Siemanko, jestem XRJJoke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj, na prośbę widza, zaprezentuję wam, jak w łatwy i szybki sposób wyfarmić sobie systemy Gromak oraz pozostałe. Na początek udajemy się na Fortunę. Chociaż, dobra, skoro już się udaje na Fortunę, to resztę pokażę wam po wylądowaniu. Ja użyję tutaj obecnie najbardziej optymalnego ustawienia, jakie jest w grze. Czyli, no, ja bardzo lubię używać właśnie Wukonga, tak jak to też mówiłem w odcinku Czym grać solo. Wukong jest najbardziej uniwersalną postacią, która sprawdzi się tak naprawdę w każdej misji. Będę używał... O, dobra, Zorisa sobie wyrzucę. Używałem go do wykonywania misji Gwiezdnego Szlaku. Oczywiście będę używał Zara. Zar jest obecnie jedną z najlepszych broni w grze. Zar Kuwy. Bardzo dobrą bronią jest też Ogris Kuwy. Oraz oczywiście Kuwa Brama. Ale mam też dla was złą wiadomość. Nadchodzą nerfy na broń AOE, czyli m.in. na Bramę, Ogrisa i Zara. Chociaż nerfy, jakieś zmiany. Tak naprawdę dokładnie jeszcze nie wiem, na czym to będzie polegało, ale ja właśnie używam tego, plus do tego szkoła Unairu, a wszystko za sprawą umiejętności Żrący Cios, który redukuje, zmniejsza pancerz wrogów o 100% w zasięgu tam 8 metrów. A teraz kieruję się właśnie dalej na Fortunie. Lecę sobie tutaj za Yudiko. Udajemy się na zaplecze. Podchodzimy do stołu, wybieramy misję zyskobiorczyni i wybieramy zyskobiorczyni faza druga. Faza pierwsza i trzecia nas nie interesują, są o wiele za długie. No i tutaj w ramach właśnie nagród możemy zdobyć systemy Gromak, systemy Atmo oraz systemy Rippler. No i też szansa procentowa na ich zdobycie właśnie wyświetla wam się na ekranie, ale wiadomo, na systemy Gromak mamy największą szansę, ponieważ jest to nagroda powszechna. Atmo będzie nam wylatywało zdecydowanie rzadziej, gdyż jest to nieprzeciętna nagroda, a najrzadszą z nich są systemy Rippler. Będzie nam ich wylatywało oczywiście najmniej, ale uwierzcie mi, i tak jest to najszybszy sposób na zdobycie tychże przedmiotów. A więc zaczynamy! Odpalamy misję. Oczekujemy te kilka sekund. Najlepiej wykonywać to solo. Skipujemy ten dialog, ponieważ zakładam, że już nawet za drugim, trzecim razem nie będzie chciało wam się go wysłuchiwać. Idziemy do windy. No i tutaj, w zależności od tego, czy gracie na PlayStation 4 czy 5, to też czas ładowania się zmienia. Wskakujemy od razu na nasz Archwing. Lecimy sobie tutaj prosto. Nawet mi się znacznik jeszcze nie wczytał. O, teraz mi się pokazał. Do laboratorium wyzysku, czy jak to się tam zwie. Tutaj wyskakujemy. Ale mnie suszy, sorry. Lecimy prosto, wskakujemy sobie tutaj, ciach, zeskakujemy na dół, lecimy tutaj jakoś sobie, o, jako, że to jest Wukong, to możemy jeszcze użyć chmurki. Poruszamy się o wiele szybciej niż w ogóle mamy tutaj dialogi od NPC. No i teraz naszym zadaniem będzie zlikwidowanie trzech przeciwników.
Na razie Unairu nam się nie przyda, przyda nam się to później. Pierwszy cel pojawi się gdzieś tutaj przy ścianie. O, właśnie. Ciach. Drugi, to cofamy się, idziemy tutaj. Wychodzimy przez te drzwi. Ciach. I on pojawia się nam tutaj, o, widać gdzieś na klatce schodowej, może się gdzieś pojawić też w tej okolicy. Teraz znowu obracam się o 180 stopni schodkami, o, tutaj już do mnie cel przybiegł. Zazwyczaj stoi gdzieś tutaj. No i później lecimy, o, hop, wyskakujemy stąd. Lecimy. Tutaj mamy do załatwienia dwa ambulasy. Tutaj, o. Używamy, momencik, które to było? O, pod kwadratem. Używamy teraz Unairu. Likwidujemy sobie ambulasę. Bierzemy ten data mass, tą paczkę danych. Wyskakujemy, z powrotem wylatujemy na nasz Archwing. No ja się tutaj trochę zakręciłem z użyciem tego Unairu, zapomniałem pod którą jest to pod którym jest to przyciskiem. O, przy okazji zdobywam toroidy, przynajmniej mi się pojawiły. Wracamy oczywiście do windy, misja zakończona. W 2 minuty 20 sekund można to zrobić. Kilka sekund szybciej, urwa się jeszcze te kilka sekund. No i tyle. I powtarzamy to tak długo, aż zdobędziemy potrzebną nam ilość tych przedmiotów. A więc, moi drodzy, jeżeli nie macie Zara, Ogrisa bądź Bramy, używacie najsilniejszej swojej broni, jaką macie. Jeżeli nie macie Wukonga, no to bierzecie też najlepszego swojego Warframe, jakiego macie. Tak jak mówiłem, ja używam Wukonga, bo jest on najbardziej uniwersalny. No i tyle. My tutaj jeszcze mamy dialogi NPC, ale moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o materiał dotyczący tego, gdzie zdobyć systemy Gromag. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych poradników, to oczywiście zapraszam do bycia na bieżąco z tą serią. Nie zapomnijcie zostawić oceny pod tym filmikiem, czyli no ja cały czas jestem przyzwyczajony do po prostu łapeczki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, aby pojawiały wam się powiadomienia o tym, że nowy odcinek pojawił się na kanale. Oczywiście zapraszam też do przejrzenia sobie serii Zagrajmy, które w międzyczasie też publikuję obecnie na swoim kanale. Jest to jeszcze seria Zagrajmy w Elden Ring, która dobiega już końca. Zapraszam do przejrzenia serii, które już opublikowałem na swoim kanale. No i co? Wielki dzięki za oglądanie, zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!